Witam wszystkich w kolejnym odcinku Game Troll TV. Ja mam na imię Piotrek i za chwilę zobaczcie grę pod tytułem Triunk Wars. I można powiedzieć, że w historii materiałów, które popełniłem na kanale Game Troll TV, tutaj jest i za chwilę padnie najszybsza rada i uwaga względem wydawcy. Możecie popracować jeszcze nad tytułem, żeby on był, wiecie, taki bardziej sexy, żeby bardziej wrył się w głowy, umysły graczy, którzy będą chcieli tę grę wesprzeć, ponieważ jeszcze tej gry nie ma, ona za jakiś czas ukaże się na platformie Wspieram to i będziecie mogli wtedy już zdecydować, kiedy zobaczycie progi, ceny i co wam się jeszcze oferuje, czy chcecie ją wesprzeć. To jest taki materiał, który po prostu ma wam opowiedzieć o grze, a że ona mnie zainteresowała i twórcy wydali się naprawdę bardzo sympatyczni, postanowiłem wam tę grę pokazać na kanale. Tak więc, czy gra, bo jeszcze właściwie nie powiedziałem, o czym ona jest, osadzona w realiach II wojny światowej, strategia, gdzie będziecie mieli trzy frakcje na razie, które będą się naparzały, czy was zainteresuje? Zobaczcie sami. Zapraszam na materiał. Warto jeszcze raz podkreślić, jak to ma miejsce przy prototypach, że to właśnie prototyp i pewnie pewne rzeczy ulegną zmianie. Tak więc mój komentarz dotyczący wyglądu będzie krótki. Jest tego dużo, może to stworzyć niepotrzebne wrażenie skomplikowalności gry, jak i to, że jest trójkątnie, co niektórych może zaciekawić, innych odstraszyć przez wyrwanie się ze schematu jednostek w kwadratach czy heksach. Ale po kolei. W grze mającej być wydanej przez zbiórkę na Wspieram to przyjdzie nam pokierować jedną z trzech stron. Na razie zaplanowani są Rosjanie w wersji radzieckiej, Niemcy, żeby było do kogo strzelać i Amerykanie, abyśmy mieli poczucie jako tako stania po właściwej stronie. W przyszłości, co zależne jest od efektów zbiórki na Wspieram, ma być dodana czwarta frakcja, czyli nasza piastowska narodowa, bazująca na sprzęcie używanym przez Polaków w armiach zachodnich, a nie tym, który przysłużył się do klęski w 1939 roku. Zanim zaczniemy szybki skok po zasadach, warto wam jeszcze powiedzieć, że twórcy wydają tę grę na planszy magnetycznej i znaczniki jednostek do niej przywierają, więc można nad planszą swobodnie kichać i kasłać. Jednostki na razie płaskie i tu, znów w zależności od tego jak pójdzie zbiórka, mogą zostać strójwymiarowione, jak widzicie teraz na pokrojowej grafice przesłanej przez autorów. Autorzy zaznaczają jeszcze i bardzo dobrze, że instrukcja wymaga jeszcze pewnego dopracowania, ale widać, że się starają, opracowali skrót zasad, szybkie wprowadzenie, dopisują przykłady, jest perspektywa, że będzie dobrze i że zrozumiecie tę grę szybciej niż ja. Ale wreszcie przejdźmy do zasad tej jednak lekkiej gry bitewnej. Możemy wybrać sobie jeden z dwóch trybów. W pierwszym kierujemy całą armią i grają dwie osoby, lub kierujemy poszczególnymi rodzajami jednostek i wtedy może grać nawet 8 osób. Z tym, że w tym trybie, tak mi się wydaje, może dochodzić do pewnych dywersji czy samobójczych rajdów, bo w tym i drugim trybie wygrywa ten, kto ma najwięcej punktów. Jeśli grają dwie osoby, szybko idzie przygotować planszę. Nieco wolniej skład naszej armii. Możemy skorzystać z tego już wcześniej przygotowanego lub sami zacząć ją budować. Tak czy inaczej, na planszy musi znaleźć się nasz sztab, a wszystkie jednostki na polu rekrutacja. Karty jednostek kładziemy obok planszy. Z części jednostek nie będziemy mogli skorzystać od razu, jak na przykład Katiuszy, bo będziemy musieli spełnić pewne warunki. Ważną osobą w naszej armii jest głównodowodzący, który pokazuje, ile zdobywamy punktów za konkretne działania, a punkty decydują o wygranej. Gra kończy się w momencie przejęcia sztabu przeciwnika lub wszystkich pól strategicznych i utrzymaniu ich przez jedną turę. Wtedy wstrzymujemy działania i liczymy punkty. Kto ma ich najwięcej, wygrywa. Sama gra składa się z trzech faz. Pierwsza faza to rekrutacja. Z tego pola możemy dwie dowolne jednostki zrekrutować w naszej bazie lub jedną w kontrolowanym obiekcie strategicznym. W tej fazie przesuwamy też jednostki z pola szkolenie na pola rekrutacja, a z pola zgon na szkolenie. Czyli mamy tutaj battlefieldowy element respawnowania jednostek. Druga faza to ruch. Na każdej karcie macie pokazane, jak dana jednostka się rusza. Mamy tu czołgi, samoloty, wozy opancerzone i różne rodzaje piechoty. Wszystkie te jednostki mają cztery typy ruchu. Zwykły, zakończony fortyfikacją, wolniejszy po fortyfikacji wroga, szybki, bez fortyfikacji, czy jeszcze szybszy po swojej fortyfikacji. Czyli jak widać, już nie tylko poruszamy jednostkami, ale dodatkowo pracujemy nad zabezpieczaniem ważnych terenów.
Ostatnią, a zarazem będącą kwintesencją gry fazą jest faza walki. Tu w ruch idzie zasięg naszych jednostek, który najpierw trzeba sprawdzić, czy jest, jeśli tak, możemy atakować i tu trzeba wybrać, czy ma to być atak mocny czy słaby. Po wyborze bierzemy kostki i ciskamy i sprawdzamy, czy wyrzuciliśmy sumę oczek potrzebną do skutecznego ataku. Normalna rzecz, im dalej, tym trudniej trafić. Jeśli atak się uda, zadajemy obrażenia, widoczne po prawej stronie karty. W zależności od rodzaju ataku i tego, kto atakował, możemy zranić lub uszkodzić jednostkę przeciwnika, albo zupełnie wyeliminować. Część jednostek innym jednostkom nawet nie za bardzo może pokiereszować lakier, ale to już jest zupełnie inna rzecz. Wyeliminowana jednostka wędruje na pole zgon, a zepsuta lub zraniona może być w przyszłości naprawiona czy wyleczona. Jednostki uszkodzone nie korzystają ze specjalnych zdolności i mają ograniczone działanie. Warto też dodać, że niektóre pojazdy mogą przewozić i chronić przed atakiem jednostki piechoty, z tym, że w przypadku ich zniszczenia tracimy maszynę i ludzi w niej. Do tego nasze samoloty czy rakiety nie mają, jak w filmach z lat 80. czy 90. nieograniczonej amunicji. Trzeba uważać, w co i kiedy się strzela. Na zakończenie jak zwykle kilka słów podsumowania i zaczniemy sobie od wykonania. Tak, ja wiem, to jest prototyp i ciężko byłoby się nad nim pastwić i nie zamierzam tego robić, ale jeśli chodzi o ogólny koncept, no to jak najbardziej już coś widzimy. No i dobra, w momencie kiedy zobaczyłem grę, muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem sobie takie trójkąciki, to złapałem się troszeczkę za głowę i stwierdziłem, no nie, no zryło im totalnie berety. Zamiast jakichś, nie wiem, normalnych kwadratów, kółeczek czy heksów, dostałem trójkąty. I to, jak się patrzy na grę, wygląda dziwnie, muszę przyznać. Ale poza tymi elementami mamy taką magnetyczną planszę, czyli znowu jakaś taka nowinka. Zastanawiam się, na ile ona jest jakoś taka specjalnie potrzebna, ale z tego, co pokazywałem ludziom tą planszę, no to nagle stwierdzili, wow, kurde, Piotrek, jaki bajer! Tylko ja się zastanawiam, czy ten bajer tak niesamowicie będzie potrzebny. Znaczy, dla mnie by był, jakbym sobie mógł jeszcze, nie wiem, gdzieś tak powiesić sobie tą planszę i tak, wiecie, tak sobie przed wyjściem do pracy tu se raz przesunę, a niech ktoś tam jeszcze inny myśli, to się będzie ze mną pojedynkował. To jest jakiś taki mój ogólny pomysł. Jeśli chodzi o grafiki na kartach, no tam wydawcy pisali, że jeszcze będziemy nad nimi pracować. Nie, wiecie, one są tak fajnie pastiżowo ciekawe, że mogą stać się elementem rozpoznawalnym poza tymi trójkątami gry. I tutaj jest to całkiem fajne. Dobra, jeśli chodzi o rozgrywkę. Bardzo ciekawy pomysł oczywiście poszczególnych frakcji, które są bardzo fajnie, ciekawie zróżnicowane. Troszeczkę zabrakło mi takiego elementu widocznego w generałach, ponieważ no okej, mamy tych różnych generałów, na każdym generalnym są napisane punkty, a o ile ciekawsze mi się wydaje byłoby, gdyby różnymi generałami móc inaczej punktować. To znaczy, na przykład za rozwalenie jednostki byłoby tyle, za zajęcie, nie wiem, jakiegoś tam punktu byłoby tyle i każdy z nich miałby jakąś jeszcze fajną umiejętność. Kurczę, jak ta gra stałaby się pod tym względem jeszcze bardziej regrywalna, bo regrywalność akurat tutaj specjalnie trudno nie jest. To jak będziemy podchodzili do, w jaki sposób będziemy chcieli tą grę wygrać, to rzeczywiście jest na tyle fajnie rozbudowane, że no, urzekło mnie niesamowicie. Jak również system walki czy system ruchu oparty na trójkątach, mogę powiedzieć, że wygląda dziwnie, jeśli chodzi o takie, wiecie, patrzenie tak z boku, ale kurde, to się naprawdę sprawdza i tutaj troszeczkę się muszę uderzyć w pierś, ponieważ nie dawałem tej grze jakoś specjalnych szans, a nagle to działa. Mam nadzieję, że ten taki element zajmowanej przestrzeni zostanie poprawiony, o ile będą jednostki na to wchodzić, ponieważ czasami, kiedy bierzemy jeden żeton, kładziemy na drugi, to później ciężko to odkleić, ale mam nadzieję, to tak jak mówię, tak jak mówili też wydawcy, to jest taki element jeszcze prototypowy, troszeczkę można byłoby pozmieniać. Tak więc resume daje tej grze naprawdę takie zielone światło pozytywnego nastawienia do niej, mimo że kiedy ją zobaczyłem na samym początku, stwierdziłem, że może to być troszeczkę element przekombinowany. Jestem bardzo ciekawy, jak ten projekt się rozwinie, a że ludzie na trolu, widzowie dokładnie, czyli wy, którzy teraz to oglądacie, jesteście bardzo pozytywnie do takich osób nastawieni. Piszcie w komentarzach, co w tej grze Wam się podobało, co ewentualnie można byłoby zmienić, dodać, co było fajne. Tak wiecie, żeby ciekawie było i żeby te osoby, które chcą wydać autorsko swój projekt, jak najbardziej na tym skorzystały. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!